Szwajcaria, baza Overwatch, 5 lat później. McCree ruchem warg poprawił cygaro, nonszalansko trzymane w kąciku ust. Powoli wypuścił dym, rozprostowując palce, gotowe w każdej chwili wyrwać rewolwer z kabury. Sygnał dźwiękowy dał znak rozpoczęcia symulacji. Jeden ruch, a rewolwer zdążył przestrzelić głowy już 3 celów. Ułamek sekundy później, licznik zaliczył mu kolejne 3 bezbłędne trafienia. Jesse jednym płynnym susem rzucił się do kolejnego stanowiska strzeleckiego, wykonując przewrót wymienił amunicję w bębenku rewolweru, a kolejne strzały padły, nie zdążył dobrze wyprostować nogi. Bez trudu namierzał kolejne cele, bez względu na rozmiar, odległość czy szybkość hologramów, ani jednego chybienia. 12 pocisków, 12 idealnych trafień. Usłyszał odgłos klaskania za plecami. Odwrócił się zdziwiony. Był przekonany, że jest sam na strzelnicy, a ogląda go jedynie urocza dziewczyna, mająca dzisiaj zmianę w pomieszczeniu z monitoringiem. Nie dał jednak poznać po sobie zdziwienia. Elegancko ukłonił się, prawie zamiatając kapeluszem podłogę. Nie kłamię na twój temat, uśmiechnęła się Anna. Masz cele jak diabeł. I też niezły urok, odparł z rozbawieniem. Nie schlebiaj sobie, kapeluszniku. Egipcjanka żartobliwie pogroziła mu palcem. Wiesz, że nie wolno tutaj palić? Więc może zachowajmy to jako naszą słodką tajemnicę, dobrze? Kowboj mrugnął zalotnie. Anna zaśmiała się. Chyba nie potrafiłabym odmówić twojemu kociemu spojrzeniu. Swoją drogą, doskonała robota w Londynie. Nic nie zrobiłem, pomijając fakt, że to chyba była nielegalna robota. Jakie znaczenie ma, czy legalna, czy nie? Dzięki dostarczonym przez ciebie informacjom, grupa uderzeniowa zdołała zapobiec katastrofie. Inaczej, po opanowanej przez Dystrykt Zero dzielnicy, zostałby prawdopodobnie tylko krater. McCree uniósł lekko kapelusz, drapiąc się z zakłopotaniem po zaniedbanej czuprynie. Robiłem swoje, jak wszyscy. To ja powinienem dziękować, madam. Czyli już wiesz? Westchnęła Anna. Tak, tajemnice z czasem tracą na sile. Z każdym kolejnym wypadem na drinki słyszałem coraz więcej. W końcu poskładałem to do kupy. Rejs naprawdę chciał mnie wyrzucić do oceanu za spuszczenie łomotu jego ludziom. To pani się za mną wstawiła. Nigdy nie zapomnę o ocaleniu mojego zawszonego życia. Kobieta uśmiechnęła się z troską, podchodząc bliżej. Położyła mu rękę na policzku. Wiesz, sama celowałam ci w głowę. Zabiłabym cię bez wyrzutów sumienia, ale dostrzegłam w twoich oczach dobro. Nie zawiedź mnie, zawsze rób to, co słuszne. Oczywiście, madam. Nigdy więcej błędów. Wschodnie Niemcy, kryjówka terrorystycznej bojówki szponu. Na pozycji, szepnął McCree do komunikatora. Genji? Gotowy, odpowiedział mu zmodyfikowany mechaniczny głos. Nie wiemy, gdzie jest ładunek wybuchowy, dodał dowódca, Gabriel Reyes. Terroryści mogli zanieść go do transportera, albo ciągle leży w magazynie. Grupa uderzeniowa zajmie budynek. Gdy usłyszycie strzały, zabezpieczcie pojazd. Niedługo do was dołączę. Terroryści wybrali sobie na bazę wypadową opuszczoną wieś w Europie Środkowej. Za magazyny służyła im dawna, bardzo duża betonowa stajnia, wysłużona stodoła oraz szereg szklarni, które przykryli czarnymi płachtami, tworząc długie wojskowe namioty. Na środku placu, przy osuszonym stawie i zbiorniku z zardzewiałą pompą wodną, stał ogromny pojazd transportowy. Był dużo większy od typowej ciężarówki. Cowboy nie miał pojęcia, jak taki kolos miałby nie rzucać się w oczy na drogach. Nie miał jednak teraz za bardzo czasu, by się nad tym głowić. Od strony stajni dobiegły pierwsze odgłosy walki. McCree jednym susem wyskoczył z betonowego rowu i chwycił za fraki stojącego na krawędzi strażnika. Szarpnął nim w dół, a zderzenie z twardym gruntem natychmiast pozbawiło nieszczęśnika przytomności. Jesse wdrapał się na górę, poprawiając kapelusz i zapalając cygaro. Wiesz co, w sumie to dzięki, stary, że nie zaszczałeś mi się na łeb, rzucił zaglądając do rowu. Idę zająć się twoimi kumplami. Pobiegł w stronę transportera, prawie wpadając na zaskoczonego Zbira. Znokautował go jednym ciosem. Nie miał zamiaru nikomu później opowiadać, że jeszcze kilka razy kopnął go w łeb, by ten nie próbował wstać z ziemi. Po drabinie wdrapał się na pojazd. Genji zdążył już wkroczyć do akcji. Po placu wszędzie latały shurikeny, a cyborg przemieszczał się od przeciwnika do przeciwnika z taką szybkością, że niektórych jego ruchów nie dało się nawet zauważyć. Stojący na niewielkim rusztowaniu snajper ciągle woził za nim celownikiem, szukając dogodnego momentu do strzału. Podobnie jak kilka innych osób, które zebrały się w cieniu namiotów, rozpoczynając bezskuteczny ostrzał. Przynajmniej póki co. Moja kolej, powiedział McCree, wypuszczając dym z cygara.
pięciu mężczyzn wciąż stanowiło zagrożenie. Jeszcze zostanie mu kula w zapasie. W mgnieniu oka wyrwał pistolet z kabury, oddając serię bezbłędnych strzałów. Najpierw na ziemię osunęła się czwórka terrorystów, na końcu snajper spadł z rusztowania, z hukiem tłukąc szybę dawnej szklarni. Bingo. McCree zeskoczył z dachu transportera, wlocił uzupełniając amunicję w spluwie. Wywinął kilkakrotnie rewolwerem w powietrzu, elegancko chowając go do kabury. Nie musisz mi dziękować, Genji. Dziękować? Zdziwił się cyborg. Szybki jesteś. Ale w końcu jakaś kula by cię dosięgła. Przecież nie odbiłbyś pocisku mieczem. Mógłbyś się zdziwić, odparł chłodno Japończyk. Tja, brachu, wiem, że uczyłeś się o tych wszystkich sztuczek ninja i w ogóle, ale bądźmy poważni. Nie naoglądałeś się za dużo bajeczek? To raczej ty naoglądałeś się za dużo westernów, jeśli sądzisz, że jesteś zabawny. Genji schował do pochwy swój krótszy miecz, mechaniczną ręką wskazując na ciężarówkę. Zabierzmy to stąd, poprowadzisz. Koń to nie jest, ale chyba nie mam wyboru. Sprawdźmy tylko, co ma na pace. Wtedy usłyszeli dźwięk niewielkiej eksplozji. Rzucili się na tył pojazdu. Stał tam uśmiechnięty Gabriel, który ładunkiem punktowym rozwalił zamek. Wzdłuż ścian pojazdu wisiała masa broni, wszędzie pełno było skrzynek amunicji. Najbardziej jednak rzucała się w oczy okazała bomba zajmująca prawie całą przyczepę. No, mamy to, czego potrzebowaliśmy, powiedział uśmiechnięty Reyes. Oddział Alfa, ładunek zabezpieczony, możecie się wycofać. Widzimy się w transporterze. Przerwał na chwilę, zmieniając częstotliwość. Ana, wracamy, osłaniaj nam drogę. Gdy wyjeżdżali z farmy, od strony stajni dało się usłyszeć kolejny wybuch. McCree odruchowo spojrzał w lusterko. Nie tylko pojazd oddziału Alfa wciąż stał nieruchomo, ale jeszcze z okien budynku zaczęły wylatywać gęste obłoki dymu oraz języki ognia. Nasi ciągle są w środku! Krzyknął. Co wy tam jeszcze robicie? Wrzasnął do słuchawki Gabriel. Dałem rozkaz do ewakuacji! Mamy bombę, wynoście się! Zamilkł na chwilę. Nie ma odpowiedzi. Zawracamy? Zapytał Jesse. Nie, poradzą sobie. Nie możemy ryzykować, mając na pace tak niebezpieczną broń. Musimy w nich wierzyć. Wiara nie zdała się na wiele. Nikt nie odpowiadał. Nikt nie wyszedł. A ogień pochłaniał kolejne części budynku. McCree zahamował gwałtownie. Musimy im pomóc. Jedź, warknął Gabriel. Jesse, jakby głuchy na słowa dowódcy, otworzył drzwi i wyskoczył na zewnątrz. Ręką wskazał na pożar. Oni tam zginą! Krzyknął. Nie możemy tak tego zostawić! To są żołnierze. Znali ryzyko. Znali rozkazy. Głos Gabriela był coraz bardziej niepokojący. Nie był już pewien siebie i wyluzowany. Brzmiała w nim jakaś nieopisana groźba. Wsiadaj, Jesse. Nie będę prosił drugi raz. Cowboy nie zareagował. Nie miał pojęcia jak. Patrzył jedynie zaskoczony, raz na Reyesa, raz na Genji'ego, który siedział jakby nie słysząc całej tej rozmowy. Rozdrażniony Gabriel warknął wściekle. Wskoczył na siedzenie kierowcy, zatrzaskując drzwi. Transporter ruszył, zostawiając McCree samego, otoczonego tumanem kurzu. Rewolwerowiec był wściekły, aż tupnął ze złości. Był zły na siebie, że stał się miękkim siuśkiem, który przyjmuje się innymi. Był zły na Reyesa, że ten okazał się gnojem najwyższej klasy. Był też zły, bo nie miał pojęcia, co powinien teraz zrobić. Rzucił się biegiem w kierunku płonącego budynku. Leżąca na dachu orki Anna natychmiast zobaczyła koślawie jadący transporter. Uważnie sprawdziła horyzont, patrząc przez lunetę karabinu, po czym zeskoczyła na ziemię, machając rękoma. Sztuczna inteligencja zaczęła obracać statek, aby umożliwić wjazd transportera. Kierowca ledwo trafił w rampę. Egipcjanka podbiegła do kabiny, otwierając drzwi. Genji? Potrafisz z 50 metrów trafić shurikenem w pudełko z zapałek, a nie umiesz prosto trzymać kierownicy? Ninja wyślizgnął się z pojazdu jak wąż. Dość mam już tych dowcipów na dzisiaj. Powinniście wstąpić do kabaretu, a nie do wojska. Kapitan Amari zajrzała do środka. Gdzie reszta? Gdzie Jesse? Gdzie jest Gabriel? Grupa uderzeniowa utknęła w płonącym budynku. Reyes i McCree poszli ich ratować. Mi kazano dostarczyć bombę. Miejmy nadzieję, że niedługo wrócą. Anna natychmiast spoważniała. Zacisnęła pięści ze złości. Czemu nikt jej nie poinformował o kryzysowej sytuacji? Była odpowiedzialna za bezpieczeństwo członków grupy. Odeszła na bok, odpalając komunikator. Tutaj Anna. Co się dzieje? Jesteście cali? Zamilkła na chwilę. Gabriel! Jesse! Niech ktoś mi odpowie! Wrzasnęła na końcu, odwracając się do Genji'ego, który stał z założonymi rękoma wsparty o ścianę.
Zabieram ścigacz. Jeśli ktoś wróci przede mną, nie startujcie. Wrócę niedługo. Ninja odpowiedział jedynie skinieniem głowy. Anna nie potrzebowała więcej. Zasłoniła twarz swoim hijabem i zdjęła ze ściany niewielkie pudło, które natychmiast się otworzyło, formując w terenowy motocykl. Chwilę później pędziła w kierunku unoszącego się na horyzoncie dymu. Od początku miała co do niego złe przeczucia.